Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie porównamy sobie ogólną szybkość działania systemu Windows 7 i Windows 10. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Porównanie przeprowadzimy sobie na dwóch laptopach, które właśnie mam przed sobą. Porównamy sobie szybkość samego uruchamiania komputera, szybkości uruchamiania programów, takich najczęściej używanych w codziennym użytku, ale również porównamy zarządzanie zasobami systemowymi, pamięcią oraz zużywanie tych zasobów przez te dwa systemy. Także jeszcze jeśli chodzi o te dwa laptopy, na których będę przeprowadzał dzisiejsze porównanie, to jak możecie zauważyć, nie są to identyczne laptopy, mamy Asusa i Lenovo, ale jeśli chodzi o podzespoły, komputery te są do siebie bardzo, bardzo zbliżone. Oba pochodzą z 2016 roku i mają procesory Intela 6 generacji. Asus ma i 5, Lenovo ma i 3. Oba posiadają podobnej klasy dyski SSD. Asus ma dysk GoodRAM IRDM, a Lenovo Crucial MX500. Oraz oba laptopy posiadają 4 GB pamięci RAM. Oraz oba posiadają dedykowane karty graficzne. Także jeśli chodzi o całościowo wydajność tych laptopów, jest ona naprawdę zbliżona i właśnie właściwości sprzętowe nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na wynik przeprowadzanych testów, czyli porównania systemu Windows 7 z Windowsem 10. Dobrze, zatem przechodzimy już sobie do samego porównania, a zaczniemy je od szybkości uruchamiania tych dwóch komputerów. OK, wyłączyłem komputery i zmieniłem kadr, aby lepiej pokazać to, co na laptopach będzie się wyświetlać. I możemy sobie zacząć od testu właśnie uruchamiania. Po lewej mamy laptop z systemem Windows 10, a po prawej laptop z systemem Windows 7. Także start. I zobaczymy, jak to wypadnie, ale już widzimy, że Windows 10 uruchomił nam się odrobineczkę szybciej. Tutaj nie ma z mojej strony zdziwienia, bo tym Windows 10 zawsze wygra, ponieważ te mechanizmy uruchamiania w nim są, powiedzmy, że ulepszone, bo tak naprawdę uruchamiając Windows 10, zamykając go, to wyłącza on aplikacje, jakie były uruchomione, ale tak naprawdę nie jest to takie pełne ponowne uruchomienie, tylko system jest tak zaprogramowany, że jest to taka półhibernacja, dlatego uruchamia się on szybciej. Ale to była tak naprawdę nieznaczna różnica. Teraz otworzymy sobie na jednym i na drugim laptopie informacje o systemie. Także wpisuję polecenie WinWare i WinWare. I jak widzimy, mamy 10 i mamy Windowsa 7. 10 jest w kompilacji wersji 21H2, a 7 wersja 6.1, Service Pack 1. Także to, żebyście mieli jasność, o jakich dokładnie systemach tutaj dzisiaj rozmawiamy, ponieważ głównie jeśli chodzi o Windowsa 10, to wersja wersji jest nierówna, ale o tym nie w dzisiejszym filmie. Można by uznać, że Windows 10 tak naprawdę przeszedł bardzo dużą ewolucję, począwszy właśnie od swoich pierwszych wersji 15.07 do dzisiejszej. To jest w ogóle, można powiedzieć, inny system operacyjny. Ale my porównujemy właśnie w sprawie najnowszą wersją 21H2, starą, uczciwą 7. Jeszcze jeśli chodzi o same laptopy, to są one w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy. Mają świeże systemy operacyjne z zainstalowanymi najnowszymi oficjalnymi sterownikami oraz zainstalowanymi takimi najpotrzebniejszymi programami i w zasadzie właśnie w takiej konfiguracji zawsze przygotowuję laptop dla klienta. Oczywiście też wedle indywidualnych próśb i upodobań, ale zawsze jest oczywiście zestaw najnowszych oficjalnych sterowników i podstawowych takich programów, które no tak naprawdę komputer ma służyć nam do pracy, więc właśnie do takich podstawowych zadań na co dzień, jak i biurowych, są nam potrzebne właśnie, żeby komfortowo na takim komputerze pracować. Także teraz jeszcze uruchomię menadżera urządzeń, albo uruchomimy go sobie. Już teraz raz uruchomiłem, ale uruchomimy równocześnie. Mamy i tu, kliknę Enter
w jednej chwili. No i widzieliśmy, że na siódemce okienko wyskoczyło troszeczkę szybciej. Także tu, jak możecie zauważyć, wszystkie urządzenia są zainstalowane. Tak jak mówiłem, sterowniki są zainstalowane do wszystkich urządzeń. Nie ma żadnych urządzeń nieznanych albo urządzeń bez sterowników. Także tak to wygląda. A teraz powiedzmy, że zrobię takie ogólne wrażenie, jakie odbieram właśnie użytkując system. No, zaczynając od dziesiątki, ja oczywiście to znam, bo spotykam, pracuję na co dzień z tymi systemami, więc wiem, jak to po prostu działa. Co mogę powiedzieć od siebie? No to niestety ten laptop jest jeszcze za słaby na Windowsa 10. Ale oczywiście Microsoft nie zważał na to, tylko pchał już 10, pomimo że tak naprawdę w mojej opinii wymagania systemu Windows 10 były znacznie za duże na czas właśnie w jakim sprzętowo były laptopy i komputery. Niektóre właśnie, ale głównie właśnie te z niższej średniej półki, ale i najwyższej półki również po prostu miały zbyt słabe komponenty, a szczególnie procesory, aby ten system działał tak naprawdę bardzo płynnie. Nie chodzi, że tu jest jakiś duży lag. To nie wiem, zauważy może garstka osób, ale ja to zauważam. Po prostu ten system chodzi troszkę gumowo. Na znacznie lepszych sprzętach, już tak powiem aktualnych 2023 roku, ale nawet już mocnych sprzętach z 2021 roku, ten system chodzi znacznie lepiej. Po prostu to czuć po każdym kliknięciu. Tu jest tak gumowo, jest lag, ja to widzę i myślę, że większość osób też to zauważy. Nie jest tak, że jest jakaś całkowita zamułka, ale po prostu ten komputer nie chodzi tak, jakby powinien chodzić. Po prostu bardzo szybki i responsywny komputer. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, piszcie w komentarzu. Teraz przechodząc do siódemki. Tutaj wrażenie jest całkowicie inne. Po prostu nie ma tej gumowości. Jest pełna responsywność. Czuć to w każdym kliknięciu. Także naprawdę. Tutaj możemy porównać otwieranie się menu start nawet. Widzicie, wcisnąłem równocześnie. Nie ma co prawda tej animacji na siódemce, jest to wyłączone, ale to nie ona robi problem. Po prostu jest ten ułamek sekundy, gdzie jest lag, bo właśnie dziesiątka takie daje wrażenie, że ten lag jest. Kto się przesiadał z siódemki na dziesiątkę, ten będzie wiedział, o co chodzi. Także jeśli chodzi o takie ogólne wrażenie zużywania na pulpicie. Teraz uruchomimy sobie menadżer zadań na obu komputerkach i naciskam Ctrl Shift plus Escape. I mamy menadżer zadań, w którym sobie otworzę zakładkę wydajność zarówno na jednym, jak i na drugim. To już mam. No i tak, na wstępie możemy zaobserwować, zaczniemy sobie od wykorzystania pamięci systemowej RAM. Mamy komputery świeżo po uruchomieniu, oba w tej samej konfiguracji, 4 GB pamięci RAM i na Windowsie 10 mamy właśnie świeżo po uruchomieniu wykorzystane 46% tejże pamięci, a na komputerze z Windowsem 7 mamy tej pamięci wykorzystane 31%. Także 15% więcej wykorzystania na komputerze z Windowsem 10. To daje już tam jakieś światło o wykorzystaniu zasobów, że ten system Windows 10 jest znacznie bardziej rozbudowany i no, ma większe wymagania sprzętowe i pożera więcej tej pamięci. Ale jeszcze teraz sobie pomyślałem, sprawdzimy też, ile miejsca jest zajęte na dysku twardym. Także mamy inne pojemności dysków, ale zajęte miejsce. I tutaj też uruchomimy i zajęte miejsce, ale tak nie sprawdzimy, bo ten komputer miał przeniesione niektóre dane. Także musielibyśmy po prostu sprawdzić. Sprawdzimy sam katalog Windows. Jakiś obraz to nam da. Także na Windowsie 7 mamy katalog. Windows zajmuje prawie 24 GB. Na Windowsie 10 jeszcze nie wiem.
bo się jeszcze liczy, także to liczenie zajmuje. Ale właśnie w tym momencie przekroczyliśmy liczbę plików. Właśnie zwróćmy też uwagę na liczbę plików. Na Windowsie 10 mamy 86 565 plików, a na Windowsie 10 w katalogu Windows mamy już 200 tysięcy plików i liczy dalej. I mamy 209 tysięcy plików, 209 468 plików. Na Windowsie 10, a rozmiar o dziwo jest mniejszy. Także z czego to wynika, nie wiem. Także tak to wygląda. Jeszcze właśnie taką rzecz chciałem Wam pokazać. No tych plików po prostu no jest ponad dwa razy więcej. Windows 10 jest po prostu tak zbudowany, że posiada tych plików dwa razy więcej. Ale to nie tylko właśnie, jeśli chodzi o dwa razy więcej liczba plików. Bo sprawdzając sobie dalej, to na przykład odczytujemy liczbę procesów, jakie są aktualnie uruchomione, i na Windowsie 10 mamy tych procesów 107, a na Windowsie 7, w zasadzie Wam zbliżę, żeby to na pewno pokazać, Windows 7 mamy 50 procesów, wątki 599 i dojścia prawie 14 tysięcy. To jest Windows 7, a teraz to samo Windows 10, mamy procesy 107, wątki 952, niecałe dwa razy więcej i dojścia prawie 40 tysięcy, a dojść prawie 3 razy więcej. Także to również pokazuje nam, jak znacznie zasobożerny jest Windows 10. Co jeszcze w menadżerze urządzeń może nam się rzucić w oczy, to, że na Windowsie 7 mamy użycie procesora praktycznie cały czas 0%, a na Windowsie 10 mamy praktycznie cały czas 1%. Także to jest niby kompletnie nic, ale właśnie to jest powiązane właśnie z tymi procesami, które są uruchomione, z ich większą ilością. To wszystko musi obsłużyć procesor i jest on już na samym wstępie odrobineczkę bardziej wykorzystany. Także często akurat w tym momencie nie, ale w Windowsie 10 można zauważyć właśnie takie, że tak powiem, skoki bez powodu do wyższych wartości wykorzystania procesora 20, 50, 100. Występują czasami takie problemy, no to one już najczęściej wykorzystanie blisko 100% wskazuje na jakiś problem z tym systemem, bo tak samoistnie się to nie zdarza najczęściej, chyba że aktualizacje jakieś systemowe są w tle. To właśnie ten procesor jest tak wykorzystywany, ale takie skoki do 20 na jakiś czas, czy też większe, są na Windowsie 10 normalne i właśnie świadczy to o właśnie tej większej ilości uruchomionych procesów, ale także co te procesy w tle sobie tam robią. Tego naprawdę chyba wiedzą to tylko inżynierowie Microsoftu, jaka jest telemetria zaszyta, dokładne jakie dane są wysyłane. To wszystko zużywa nasze zasoby w tle, my tego w ogóle nie widzimy, a to wszystko w tle się dzieje. Windows 7 jest, można powiedzieć, całkowicie pozbawiony tego typu problemów. W tle można uznać, że są tylko najpotrzebniejsze procesy i nic za tym. Także tak naprawdę powinno to wyglądać. No ale Microsoft zmienił strategię na gorszą. Przechodzimy sobie dalej. Teraz otworzymy sobie kilka programów i zobaczymy, jak szybko takie programy będą się uruchamiać. Zaczniemy sobie od po prostu eksploratora, ten komputer, i tutaj enterem wywołam uruchomienie. Kliknąłem równo, ale jak widzieliście, na Windowsie 7 okno ten komputer otworzyło się odrobinę szybciej. Następnie mamy program Adobe Reader. Jak widzieliście, tutaj również na Windowsie 7 znacznie, no to ułamek sekundy, więc nieznacznie, no ale no szybciej. Następnie mamy Microsoft Word. Również Word otwarł się szybciej na Windowsie 7, także powiedzmy, jeśli liczylibyśmy, to już jest 3.0 dla Windowsa 7. Teraz Excel. Tu dosyć podobnie, także policzmy to jako remis. Mamy odtwarzacz multimedialny WLC. No i tu było ułamek sekundy szybszy 7, ale dobra, bardzo podobnie. Teraz przeglądarka Firefox i start.
Bardzo podobnie. I otworzymy sobie jakieś strony. Zacznijmy od Allegro. Dosyć podobnie. I jako nową kartę teraz otwórzmy Elixa. Oczywiście oba laptopy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Teraz sobie wpiszemy, bo tam nie mam. Dajmy na to wykop.pl. Ok. I Enter. Następnie otwórzmy Wikipedię. Podobnie, prawie identycznie. I jeszcze dajmy na to jakąś pocztę. poczta.wp.pl. Enter. Także bardzo podobnie tutaj wyświetla się inaczej, bo jest na tym Lenovo konfigurowane blokowanie reklam. A teraz zminimalizujemy sobie i zobaczymy, jak teraz zużywane są zasoby. Także menadżer zadań i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Tutaj widzimy w zasadzie w zakładce procesy, że Firefox. A zobaczmy tutaj. Tutaj jest to inaczej, bo tam jest połączone i Firefox używa 1125 MB. Na Windowsie 10 tutaj trzeba by to zsumować, ale wrócimy sobie do zakładki wydajność i zobaczymy, jak tu to się przedstawia. Mamy 79% zużycia pamięci RAM, a na Windowsie 7 mamy 54%. Także tu już się troszkę to rozjechało, bo zwiększyło się wykorzystanie na Windowsie 10 do prawie. Akurat teraz jest 25% różnicy, więc nieznacznie nam to wzrosło. Dobrze, teraz sobie jeszcze zamkniemy całą przeglądarkę. Zamkniemy ją i uruchomimy ponownie. Jest ustawione, że karty mają się zapamiętać, więc zobaczymy, jak szybko uruchamia się przeglądarka z 5 kartami. Także Firefox z 5 kartami i zobaczymy, jak wystartuje. No, było widać, że na Windowsie 10 było nieznacznie szybciej. Teraz spróbujemy uruchomić sobie resztę programów, które właśnie wcześniej uruchamialiśmy, ale już nie chodzi o sprawdzenie szybkości uruchamiania, tylko o wielozadaniowość i wykorzystywanie pamięci RAM. Także mam te programy uruchomione i wykorzystanie pamięci spadło, ponieważ Firefox był zminimalizowany oraz te karty się nie wczytały. Także wczytajmy je z powrotem i mamy dalej 79-82% zużycia. Również tutaj wczytajmy te karty i uruchommy te programy. I na Windowsie 7 mamy 58% zużycia pamięci RAM, a na Windowsie 10 mamy 79%, 82% skacze. Czyli jest troszkę ponad 20% zużycia więcej pamięci RAM przez Windows 10. Teraz zwiększymy sobie liczbę kart o kolejne 5 kart. Włączę 5 kart Allegro. I już się zbliżamy.
właśnie do zużycia bliskiego 100%, ale mamy aktualnie 90. Teraz to samo tutaj na Windowsie 7. OK, mamy 10 kart, 5 kart Allegro i mamy 63% zajętości pamięci RAM, a na Windowsie 10 mieliśmy 90, teraz mamy 87. Także różnica się powiększa i dochodzi prawie, no, trzyma się tych 25% tak naprawdę. Tylko że kiedyś tą pamięć zapełnimy całkiem, więc Windows, że tak powiem, 10 skończy się pierwszy. Także tu jest wniosek, że no tutaj nie da się nie zauważyć, że Windows 10 jest mniej zasobożerny. W przypadku otworzenia w przeglądarce 10 kart zużywa on około 25% pamięci mniej w przypadku 4 GB pamięci RAM całkowitej. Uruchomimy sobie kolejne 5 kart i zobaczymy, jak Windows 10 zacznie się zachowywać. Jak widzimy, zużycie pamięci dochodzi nam do 95%. Jakaś tam rezerwa oczywiście musi być zachowana, więc możliwe, że już po prostu więcej tutaj nie zobaczymy zużycia. Tu robię to samo. Dokładam kolejnych 5 kart wykopu. W porządku. Także mamy razem otwartych 15 kart w przeglądarce i zużycie w Windowsie 7 jest 77%. Także idzie to w miarę jednolicie, ale właśnie te 25% różnicy ciągle się utrzymuje. I jak już można uznać na Windowsie 10, że ta pamięć się nam, że tak powiem, zapchała, to na Windowsie 10 nadal ją mamy. Ponieważ właśnie mamy tu, że jest jeszcze dostępne 991 MB, a tutaj na Windowsie 10 mamy dostępne 380, teraz 454. Także to zarządzanie pamięcią jest inne, no i Windows 10 jest systemem bardziej wymagającym. To nie ulega wątpliwości. Teraz na koniec jeszcze zrobimy sobie jeden test, czyli po prostu jeszcze raz uruchomienie przeglądarki Firefox, tym razem właśnie z tymi 15 kartami. Firefox zaznaczony tu i tu i start. Podobnie Windows 10 troszeczkę wolniej. Przechodzenie na inne karty. Tutaj przejdźmy na jakieś Allegro. No, zachowuje się to podobnie. Także jeśli chodzi o pracę w przeglądarce, to wygląda ona podobnie. I jeszcze na koniec porównamy sobie czas zamykania tych dwóch systemów. Mamy pootwierane właśnie naprawdę wszystkie te programy, są one zminimalizowane, czyli przeglądarkę Firefox z 15 kartami oraz resztę programów Word, Excel, Adobe i WLC Player. Także zobaczymy, jak szybko te komputery nam się wyłączą. Także mamy okienko zamykania. Potwierdzam. Tu można powiedzieć, że było również bardzo podobnie. Także jak widzimy, ze względu na swoją zasobożerność, Windows 10 jest bardziej wymagającym systemem operacyjnym od systemu Windows 7 i przy 15 otwartych kartach w przeglądarce cała nasza pamięć operacyjna, w tym przypadku 4 GB na Windowsie 10, już została zapełniona i system ten zaczął korzystać z znacznie wolniejszej pamięci wirtualnej, czyli pliku zapisanego na naszym dysku twardym, a przy otwarciu 15 kart w przeglądarce Firefox na Windowsie 10 jeszcze nie osiągnęliśmy całkowitego wykorzystania pamięci RAM, tylko dochodziliśmy do około 80%. Także prędkość działania Windowsa 10 jeszcze by nie spadała, moglibyśmy otworzyć jeszcze kilka kart i zachować tak naprawdę pełną szybkość działania bez konieczności posiłkowania się pamięcią wirtualną na dysku twardym. A w przypadku Windowsa 10 już 15 kart wystarczyło, aby całą naszą pamięć operacyjną wykorzystać, no i niestety tym samym zwalniać pracę
całego komputera. Może na filmie to jeszcze nie było tak bardzo widać, ale jeśli nasza pamięć operacyjna jest w pełni zapełniona, to będzie on narażony właśnie na opóźnienie, myślenie, bo będzie korzystał właśnie z tej znacznie wolniejszej pamięci wirtualnej. Windows 7 ma mniejsze wymagania, inaczej zarządza tą pamięcią operacyjną i właśnie przez to jest mniej wymagający i przy otwarciu jeszcze 15 kart pamięć nie jest w pełni zapełniona i system, jak i cały laptop świetnie i wydajnie sobie radzi i będzie sobie radził. Także to by było na tyle w tym filmie, jak możemy zauważyć Windows 7, jeśli chodzi o otwieranie programu, takie ogólne wrażenie, wypada lepiej. Jeśli chodzi o czas uruchamiania, Windows 10 wypada lepiej, a jeśli chodzi o pracę w przeglądarce, jest remis. Jeśli chodzi o zarządzanie pamięcią, jest ono inne. Windows 10 jest bardziej zasobożerny, wykorzystuje więcej pamięci RAM. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, co Ty o tym myślisz, czy zauważałeś to, że Windows 7 był szybszy, czy tej różnicy nie odczułeś, bo jeśli chodzi o mnie, nie ukrywam, że uważam, że Windows 7 jest szybszym systemem, jest bardziej responsywny i takie jest moje zdanie. Ty napisz w komentarzu, co Ty o tym myślisz. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.